Plus, witajcie na lekcji czwartej. Tradycyjnie zaczniemy od rozgrzewki. Ręce na obi, swobodnie, jak zawsze, trzymamy sobie obi, luźne podskoki. Zaczynamy z nogi na nogę. I zaczniemy poruszanie się w kółku. Zostawmy raz w lewo, raz w prawo. Luźno, skręty, pięty do pośladków. Rączki wzdłuż, na zewnątrz. Do środka ręce przed sobą i staramy się dotknąć nóżką do ręki. I naprzemiennie ręka hop, ręka noga. Próbujemy pokażę do tyłu, teraz dotykamy do stopy ręką. I luźnie podskoki. I zaczynamy przed ramiona. Do siebie kółeczka kręcimy. I od siebie. I na boczki. I no, zatrzymujemy się. Palce dajemy w bok, lewej, prawy. I zaczynamy z dotknięciem nosa, patrząc w kierunku palca. 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, super, rozluźnijcie. I głowa, mocne krążenia. Nie zamykamy oczu. Drugą stronę. Skręty. Góra, dół. Już wiemy, co robić. Przeciągnąć w lewo. Opór. W prawo. Opór. Mocno w dół. Mocny opór. Broda. Opór. Rozmasować łuki brwiowe, kości policzkowe, żuchwę. Oklepać głowę, czajniczek. Odwrócić. I zaczynamy wypad do przodu. Lecz dotknięcie kolanem. Już to robiliśmy. Przypominamy. Plecy ściągnięte, trzymamy dobrze sylwetkę. I 10. I nie zatrzymujemy się. Stopy złączone razem, szybko kolana rozkręcimy. Jaku. Przypominamy używki 1, 2, 3 po kolei na treningach. Poszerzamy do środka. Swobodnie. I rozluźniamy się. Na wrazki jeszcze dogrzać. Wyprostować nóżki. Skłon wytrzymać. I odjąć prawo. Mocno odjąć lewo. Wszystko łączymy. Na wrazki. Do przodu. Nadgarstki do góry. Zatrzymujemy się. Do podporu przodem. Stanę bokiem, żebyście widzieli. Do podporu przodem. 20 na przemian kolan. Kolano w kierunku łokci. Zatrzymujemy. Do fejza. Rozluźnić, poszerzyć rozkrok, tak żeby miednica siadła na tatami i kładziemy się powoli na plecy. Obracam się, ja się obracam bokiem, żebyście widzieli. Staram się położyć plecami na macie. Góra. Odginamy się 10 razy paluszki. Czusoku. Nie widać. Ku. I dżu. Lewe kolanko do góry. Prawe wstajemy. Poprawić. I
zaczynamy przysiad z Majgeri. Ręce przy głowie, jak to jest w gardzie pozycji walki lub ręce na ogień. Komu jak wygodnie. Trzy. Dni. Cały czas się poruszamy. Sam. Trzy. Ręce nad głową, 5 kółek w prawo, 5 w lewo. Podwójna szerokość barki. I jak w drugą stronę. Dokładnie do nogi, przejeżdżamy dołem do góry. Rozluźnić, pominać kolana. Pięty stopy, wężamy, rozluźnić. Kładziemy się na plecy, kładę się bokiem, żebyście widzieli. I zaczynamy zwykły brzuch. Garda, głowa w powietrzu, do siadu, oj diakucki. Ecz. Dni. San. Trzy. Zostajemy na plecach, rozciągniemy się. Zaawansowanie robimy 20. Mamy czas na rozciągnięcie się. Mocno leżymy. I przechodzimy do skrętu. Uginamy kolanka, ręce za głową. I zaczynamy prawą łokieć do lewego kolana. Pęć. I. Sam. Trzy. Trochę przysiadu, rozciąganie. I tak będziemy sobie robić na przemian. Łączymy nóżki do motylków, przyciągamy, rozluźniamy mocno, minimum 10 ruchów. Łapiemy lewą nogę za czusok, oginamy palce mocno, prostujemy nóżkę, układ stopy czusoku, prostujemy nogę w kolanie. Ściągamy. Druga. I teraz 5, 1, 5, 2. Pecz. Wytrzymujemy na 3 sekundy. Dni. San. 3. Pamiętajcie o każdej stopie czusowej. Dwo. Krok. Cheat. Pac. Ku. Tu. I łączymy swobodnie. Jeszcze rozciągnąć rozprostowując. Podginać paluszki mocno, wszystkie mocno na czusoku. Ściągamy nóżki i staramy się wyprostować dwie nogi przed siebie. Trzymamy tak samo kilka sekund. I luz. Bierzemy, ściągamy motylki. Łapiemy od wewnętrznej strony. Zwróćcie uwagę na mój chwyt. Od wewnętrznej strony. Od tej soku. I zaczynamy nóżka w bok. Ecz. Prostujemy kolano. Dni. Ecz. Dni. Ecz. Przytrzymać tak samo 2 sekundy. Dni. Ecz. Dni. Ecz. Dni. Jeszcze rozluźnić. I spróbujemy wyprostować obydwie nóżki. Łapiemy porządnie i staramy się powoli rozprostować, przytrzymać. Ściągamy, prostujemy nogi jeszcze na czusoku, 10 razy pięty w górę.
wracamy do naszego brzucha. Najpierw pokażę teraz, jak ułożyć stopy. Zobaczcie, zapraszamy nogę za nogę, tak żebyśmy nie mogli rozerwać. I w takim układzie. Tak jest, taką klamrę robimy. Ja się odwrócę bokiem, żebyście widzieli prawidłowe ćwiczenie. Tu już mogą to ćwiczenie wykonywać średnio zaawansowani i zaawansowani 50 razy. Młodzież 10 do 20 razy. Zwróćcie uwagę. Zaplatam. Kolana daję jak najszerzej. Ręce za głową, a łokcie do przodu. I teraz dotykam 20 razy do kolan. Uwaga. Krótkie ruchy, jak najszybciej. Start. Rozluźniam się, dalej trzymam tą klamrę mocno, prostuję nóżki w kolanach, obciągam stopy i jadę sobie pionowe ruchy stopą poziome. Nie opuszczam głowy na matę, cały czas pracuję. I znowu pionowe. Wszystko po 20. I znowu poziomy. I rozluźniam, czyli rozprostowuję nóżki. Siadam pomału. Robię głęboki wdech. Wydech, łapię za stopy. Jestem już tutaj w pasie mocno rozgrzany. Rozciągam, patrzę, czy stopy pracują, ile jest rozciągnięty. Obracam się na brzuch i obginam się mocno. Prawa, lewa i sufit. Patrzę na piętę, kolana nie dotykają maty, czy podłogi. Prawa, lewa, sufit. Naciągam koci grzbiet mocno. Siadam, swobodny wydech. Poprawiam karategi lub strój swój. Przechodzimy do pompeczek. Zaczniemy od sejken, jak zawsze. Dzisiaj pompka z nakrywką. Staję sobie w szerokości barków i zwróćcie uwagę. Ucho, lewe, prawa noga do góry. Zwróćcie uwagę. Etsz. Nik. San. Chi. Go. Rok. Mocno to machnąć. Chic. Hac. Ku. Jo. I zatrzymujemy się. Postać 10 sekund. Nie śpieszyć się. Swobodnie. Siadamy. Rozluźniamy. 10 młodzi. 20 średnio zaawansowani. 50 zaawansowani. Hula ci os. Os. Dziękuję Wam za pierwszą część. Przechodzimy za chwileczkę do drugiej części treningu. Os. W drugiej części naszego treningu przechodzimy do pozycji Zenku Tsudachi. Jak ją prawidłowo wykonać? Stoimy w pozycji Tsudachi. Lewą nóżkę zostawiamy, kierujemy ją na wprost. Zobaczcie, podniosłem i skierowałem lewą nogę na wprost. Teraz o dwie długości barków cofamy prawą nogę. W szerokości naszych barków. Stopa skierowana 45 stopni. Węgorze bokiem, bo wtedy stoicie na kancie stopy wewnętrznej. Musi stopa być cała podparta. Czyli układ 45 stopni. Ręce sobie damy na razie na obi, żeby było wygodnie, ale nie tutaj na węźle, tylko damy z boku i ściągniemy łokcie do tyłu. I zwróćcie uwagę, dzielimy to na dwie pozycje. Tak jak robimy pozycję. Raz, nóżki równolegle, heikodachi. I teraz, nie zmieniając wysokości, przesuwamy się do przodu krokiem. I mamy Zenku Tsudachi. Popatrzcie na stopę z tyłu, czy jest 45 stopni i jest kolano maksymalnie wyprostowane. Plecy mocno ściągnięte, układ stopy prawej, czyli teraz mamy nogę wykroczną. Jak zobaczymy, nie widzimy stopy przez kolano. Tak jest prawidłowy układ. I wrócę do tyłu, sagari. Etch. Równolegle dwie stopy, na wprost. I lewa noga się teraz cofa. Ni. Nie macie za dużo miejsca, więc możemy to robić w małym, ciasnym pomieszczeniu. I jeszcze raz. Etch. I prawa do przodu. Nim. Suwamy po macie.
lewa do tyłu. Nic. Ja się jeszcze cofnę krok do tyłu, żebyście widzieli. Prawa noga. Pecz. Pierwszy ruch taki. To jest wszystko w swoim tempie, pokazuję powoli. Nic. I teraz płynny ruch do przodu. Pecz. Z tyłu wyprostowane kolanko. Nic. I sagari do tyłu. Pecz. Nic. Dobre. Plus. I teraz dołożymy do tego technikę czudanską. Z blokiem Genamaraj. Przerabialiśmy Genamaraj, wszyscy już macie perfekcyjny, pewnie wykonany. Zaczynamy. Pozycja idealna, czyli lewa noga z przodu z blokiem. Ja wykonam ją powoli najpierw. Okej. Okay. Pięć nad kolanem. I zaczynamy. Ecz. Przesunięcie. Pierwsza pozycja, pamiętacie. Ecz. Zasłona krocza. Ni. Zękucu. Polski. Do tyłu. Ecz. I uderzę. Ecz. I uderzę. Ecz. I uderzę. Ecz. 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 I zmienimy wysokość uderzenia. Czyli polski dol. Ecz. Ni. Sa. Siła. Ecz. Ni. Sa. Siła. I na górę. Us. I mamy zębusy dalszy wstępnie. Przerobione. Rozluźnijcie się chwileczkę. Kudodachi os. I w trzeciej części naszego treningu przejdziemy do kopnięcia Soto Mamashi Geri. Zaczniemy od prawej nogi. Układ stopy Sokuto. I pokazuję powoli technikę. Zabieramy łukiem całe ciało wasze. Ręce są przed sobą, nie przeszkadzają. Nóżka ląduje do nogi, obok i wraca do udodawcy. I zrobimy to zęku cudawcy. Pamiętamy już zęku cudawcy, jak stoimy, jesteśmy dobrze podparci. Stopa jest wyprostowana, 45 stopni. I zaczynamy. Pamiętajcie o skręcie na nodze podporowej. Na czusoku. Skręt na nodze, wykonujemy technikę, wracamy. Zróbmy teraz kamerę, czyli gardę, taką bojową bardziej pozycję i zaczynamy. Ecz. Ni. San. Shi. Go. Andaj. Na pozycji. Trzymamy rączki wysoko. Skręt na nodze i zaczynamy. Ecz. Ni. San. Mocno noga do tyłu. Shi. Go. Dobre. Os. I to zadanie trzeba wykonać podstawowo. 50 razy początkujący, 100 razy średnio zaawansowani i zaawansowani. Czekajcie na kolejny filmik. Zapraszam Wam, zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękuję. Os.